Jak to możliwe, że można przelać pieniądze z jednego banku do drugiego? Czy wtedy opancerzone furgonetki wożą stosy pieniędzy? Na szczęście nie muszą. Jest prostsze rozwiązanie, czyli eliksir. Brzmi tajemniczo i dość magicznie. Z bajek pamiętamy różne eliksiry siły, młodości, niewidzialności, ale ten bankowy eliksir to po prostu system rozliczeń pomiędzy bankami. Kiedy chcę przelać pieniądze z jednego banku do drugiego, no to zlecam przelew, czy to w oddziale, czy przez internet, może przez telefon, a bank, używając właśnie eliksiru, przesyła pieniądze do banku odbiorcy. Czyli to taki eliksir, który umożliwia teleportację pieniędzy. O, i już jestem w innym banku. Ja miałem magiczny eliksir, więc poszło błyskawicznie. W rzeczywistości to zajmuje nieco więcej czasu. System eliksir działa tylko w dni robocze, a w ciągu dnia są 3 sesje rozliczeniowe, czyli 3 razy są przekazywane informacje pomiędzy bankami. I są one przyjmowane do godziny 9:30, 13:30 i 16:00, a wysyłane 1,5 godziny później. Do tego trzeba doliczyć jeszcze czas potrzebny obu bankom na zaksięgowanie operacji, co oznacza, że pieniądze wysłane z konta w jednym banku znajdą się na koncie w drugim najczęściej po kilku godzinach, albo może na drugi dzień, jeśli zostały wysłane ostatnią sesją. System Eliksir obsługuje Krajowa Izba Rozliczeniowa, czyli w skrócie KIR, a to jedna z najważniejszych instytucji w naszym sektorze bankowym, zajmująca się właśnie rozliczeniami i płatnościami.